Pani Marianna Nowak, pedagog Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia na Solnej oraz Szkoły Talentów na ulicy Głogowskiej. Pani Ewa Kowalska, wokalistka, animator ruchu dziecięcego oraz tłumacz języka angielskiego. Pan Adam Adamski, tak, wokalista scen poznańskich, takich legendarnych zespołów jak na przykład Tarpany. A całość poprowadzi Beata Adamska.
Help the people, and if your hopes
hendy na chodzy. We'll drag you down. Oh, we need from heaven. Dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass, listening to our favorite songs. I have found you more to see. Now I know I am needed in person. Po odebranie nagrody wyróżnienia zapraszam Natalię Asman. Wyróżnienie Weronika Pluskota. Wyróżnienie Sara Majchrzak. Wyróżnienie dla Wiktorii Gniazdowskiej. Amelia Ciesielska. Dla Sandry Michalak. Zuzanna Gołębiowska. Ukłoncie się kochani, 30 minuta dla fotoreporterów, dla wyróżnionych. Za zajęcie miejsca trzeciego otrzymuje Agata Brandenburger. Równorzędne trzecie miejsce ex aequo otrzymuje Anna Prałat. Miejsce drugie Natasza Ludwiczak. Drugie miejsce wędruje w ręce Aleksandry Ławniczak. Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca otrzymuje Martyna Kaczmarek-Rogacz. No i mamy jeszcze jedną nagrodę, mamy jeszcze jeden dyplom. Nagrodę główną naszego konkursu, jedną z dwóch głównych nagród, ponieważ mamy Grand Prix i tak zwane małe Grand Prix, więc małe Grand Prix otrzymuje Amelia Kurantowicz. Małe Grand Prix ma tę dobrą tą zaletę, że laureat może brać udział w kolejnych edycjach konkursu Golden Dragonfly, czego nie może zrobić już laureat Grand Prix dużego. Dziękujemy, moi drodzy. Życzymy wielu, wielu sukcesów oczywiście. Brawo, kochani, brawo.